Łukasz, zapraszam cię do pokoju zwierzeń. Ale nie powiedzieli po ile tych głosów, nie? Wyciągnij kopertę spod białego wieka i otwórz ją. To są nasze foty. Łukasz, pokaż, co jest w środku. Są tutaj fotografie dwóch osób, dziewczyna i chłopak. Dwojga ludzi! O, jaki sztos, nie wierzę! Patrz, to my! Ty, ta po lewej to taka zdrowa. To nowi mieszkańcy domu Wielkiego Brata. O. To czego oni wiedzą, że na razie mieszkają wejdziemy? W tajnym pokoju. Wejdziesz tam przez korytarz wymian. Dobrze. Musisz się nimi zaopiekować, przynosić im jedzenie i, jeśli trzeba, przekazywać i odbierać informacje. Dobrze. Jednak pod żadnym pozorem nie mów pozostałym o ich obecności i twojej roli. Bo chłopaki cię dojadą. Twoja misja trwa do odwołania. Super, bardzo fajna misja. Czy zrozumiałeś? Zrozumiałem. Ale jazda, nie wierzę. Pamiętaj, nic nikomu nie mów. Oczywiście, nic nie powiem. Aj. Dziękuję. Możesz wrócić do pozostałych i czekaj na dalsze instrukcje od Wielkiego Brata. Słabe jakieś ostre narzędzie. Ale sztos! No nie wierzę, w ogóle to dobra, nie, spokojnie, plan działania. Ostre narzędzie, butelka, krzesło, cokolwiek. Ale to my go nie lubimy? Nie, no nie. Boże, patrz na jego minę, patrz na jego minę. Zobaczmy. Boże, bym zapaliła. Wysprzęgli się, czy nie? Obgadałem wszyscy. Czyli dalej kontynuacja, nie Łukasz? Tak. Jeden tydzień miałeś spokoju i dalej. No, ale przynajmniej pobiłem Justynę w ilościach nominacji. Ja już mam 3. Więc no niestety. Musieliśmy łeb w łeb. Może że za tydzień? Pobiłem Justynę w ilościach nominacji, bo już mam 3. Więc. Czyli jedna i do trzech razy sztuka. Czyli mimo, że jak teraz nie odpadnę, to wygram. Włosy, to